Czas na potrójne espresso. Witam naszych widzów i witam również szanowne panie, bo dzisiaj skład taki bardzo kobiecy w potrójnym espresso. Pani Katarzyna Sójka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, witam telewidzów. Monika Falej, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. I Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowne panie, oczywiście będziemy rozmawiać o polityce, o tym, co się dzieje w ostatnich dniach. Natomiast korzystając z okazji, że mam trzy kobiety na antenie w tym programie, że jesteśmy właśnie kobietami i że trwa tak zwany różowy październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi, to chciałabym również panie zapytać, czy my w Polsce jako kobiety jesteśmy dzisiaj świadome, czym jest rak piersi, jakim jest zagrożeniem i czy rozwiązania wprowadzone dla kobiet są rozwiązaniami wystarczającymi? Na początek Urszula Pasławska. Ja myślę, że ta świadomość rośnie, natomiast bez interwencji państwa i chociażby zobowiązaniem lekarzy rodzinnych do tego, aby badali kobiety, aby ten obowiązek badania kobiet wynikał z naszej potrzeby i był powszechny. Do tego potrzebna jest duża akcja promocyjna, ale również włączenie, tak jak powiedziałam, lekarzy rodzinnych w tą całą sprawę. I to nie dotyczy tylko raka piersi, ale generalnie badanie ginekologicznego, bo też należy rozróżnić, że inna sytuacja jest w dużych aglomeracjach, tak jak w Olsztynie, Warszawie czy Poznaniu, a zupełnie inaczej to wygląda w mniejszych miejscowościach, a szczególnie na wsi. I tam trzeba do tych kobiet dotrzeć, a na pewno zachęcić je osobiście do badania. Tylko jakich argumentów używać? Monika Falej. No myślę, że przede wszystkim do kobiet trafia to, że opiekują się właśnie rodziną i jeżeli ich zabraknie, to tak naprawdę będzie trudno tą rodziną się zająć. To jest jedna rzecz, ale tak jak tutaj jest mowa, to jest kwestia też profilaktyki. I ta profilaktyka powinna być tutaj bardzo mocno postawiona, ale niestety środków na profilaktykę jest bardzo mało. Ja bym powiedziała, że wręcz dramatycznie mało, bo to od tego się zaczyna. Im szybciej rak piersi zostanie wykryty, tym większa szansa na przeżycie pacjentki i tym szybsza aktywność i właśnie i w rodzinie, i zawodowa, i społeczna, bo właśnie to jest istotne, że Amazonki, czyli panie już po amputacji piersi, robią świetną robotę, jeżeli chodzi o profilaktykę. Ale teraz jest pytanie, czy będą mogły wchodzić do szkół, bo najczęściej właśnie tam przekazują wiedzę dziewczętom i chłopcom, bo to jest też ważne, żeby mężczyźni wiedzieli o tym schorzeniu i jak też wykrywają jakiekolwiek rzeczy związane z jakimś nieprawidłowością w piersi, to też powinni wspierać tutaj swoje partnerki, żony, w tym, żeby szły do lekarzy. I też bardzo ważna rzecz, mężczyźni również chorują na raka piersi. Gladiatorzy również są w Polsce i też o tym się nie mówi. Tak jak Amazonki robią tutaj profilaktyczne działania bardzo mocno, tak panowie w ogóle się ukrywają i jeżeli gdziekolwiek mówię o tym, że mężczyźni również chorują na raka piersi, to wszyscy robią bardzo duże oczy. Więc myślę, że to jest też ten moment na to, żeby mówić o tym, że profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka i też pieniądze na to powinny się pojawić, jak i też to, że rak piersi dotyka również mężczyzn. Katarzyna Sójka, pani poseł, jakich argumentów używać, bo rzeczywiście niestety są takie kobiety, które o sobie po prostu zapominają. Ja bardzo dziękuję za wywołanie tego tematu. Jest mi on szczególnie bliski, ponieważ ja jestem lekarzem i pracuję w przychodni lekarza rodzinnego, jak również w oddziale internistycznym w szpitalu powiatowym. I nawet zbieg takiej okoliczności, całkiem przed chwilą, tuż przed programem, otworzyłam swój portal internetowy Facebook i się okazało, że właśnie dzisiaj mam przypomnienie z naszej akcji, którą właśnie w naszym regionie, w naszym okręgu prowadziłyśmy w ubiegłym roku z panią poseł, europoseł Angeliką Możdżanowską, dotyczącą właśnie raka piersi. Przypominałyśmy kobietom, spotykałyśmy się
bardzo spotykałyśmy się z mieszkankami w naszych powiatach. Zorganizowałyśmy akcję wspólnie z samorządami, najmniejszymi samorządami, akcję mammobusową. I proszę mi wierzyć, ale mammobusy dotarły do najmniejszych miejscowości w najmniejszych gminach. Co więcej, wydawało mi się, że świadomość jakby oferty związanej z mammografią wśród kobiet, szczególnie na wsi, istnieje. Natomiast cały czas trzeba kobietom przypominać. Ja z perspektywy też lekarza rodzinnego, drogie panie, bardzo często. I myślę, że lekarze powinni o tym pamiętać, szczególnie pierwszego kontaktu. Powinni pamiętać o tym, że kiedy przychodzi do nich pacjentka zupełnie z jakiegokolwiek powodu, warto zapytać, kiedy była na wizycie ginekologicznej, czy ginekolog bada piersi. Jeśli nie bada, też warto przypominać o samobadaniu piersi. Niestety trzeba cały czas w kółko o tym wałkować. Ja spotykam się bardzo często niestety z odpowiedzią, że kobiety mówią, no Franek ma, czy Józek ma 22 lata, no to u ginekologa ostatnio byłam, no właśnie tuż po porodzie bądź w trakcie ciąży. A potem kobiety mają gdzieś to poczucie, że dalej już nie trzeba, że ten ginekolog jest w zasadzie tylko od tych kwestii położniczych. Nie jest to prawdą, cały czas trzeba przypominać świadomość. Myślę, że jest u nas też w regionie cyfrowe mammografy w szpitalach, bardzo dobrej jakości badania. Natomiast cały czas trzeba powtarzać i jest to na pewno kwestia edukacji, profilaktyki i przypominania edukacji w szkolnej, edukacji w liceum, ale też również każdy lekarz gdzieś z tyłu głowy, jeżeli trafi do niego pacjent, powinien skupić się na tym, by zapytać. To jest jedno zdanie, jedno przypomnienie. Gwarantuję, daje to efekt. Mam wiele pacjentek, które gdzieś tam po jakimś czasie wracają do przychodni i mówią, dobrze, że mi pani powiedziała, bo coś tam ginekolog wskazał i coś więcej trzeba u mnie zrobić. Bardzo paniom dziękuję za te bardzo ważne głosy, dlatego że no właśnie tutaj chodzi o nasze zdrowie, często, bardzo często o nasze życie i myślę, że każdy głos pań jest tutaj bardzo ważny i z każdym też się zgadzam. Miejmy nadzieję, że będziemy o sobie pamiętać. Wszystkim paniom tego też życzę. A przejdźmy teraz właśnie do tych tematów, które rozgrzewają też wiele emocji ostatnio. I na początek Monika Falej, pani poseł. Przed chwilą wiceminister sprawiedliwości powiedział, że to zasługa lewicy w Europarlamencie, że dzisiaj odbywa się ta duża debata na temat Polski, że dzisiaj jest ten konflikt, jest nerwowo, że dzisiaj nie ma powodu tak naprawdę, żeby nazywać Polskę krajem niepraworządnym, niedemokratycznym, a lewica wywołała te tematy i dzięki lewicy i przez lewicę pieniądze być może do nas nie trafią. Monika Falej. To niesamowite, jak polski rząd szuka wrogów i winnych wokół, wszędzie, tylko nie u siebie. A jesteśmy w przeddzień akurat 22 października, rok temu, dosłownie. Pani magister Przyłębska wydała oświadczenie Trybunału Konstytucyjnego, w ramach właśnie Trybunału Konstytucyjnego, łamiąc prawo i łamiąc prawa człowieka. I teraz szukanie tych kwestii związanych z nieprzestrzeganiem praworządności w Polsce i mówieniem i skarżeniem się w tym momencie na to, że to ktoś inny takie działania podjął, no to jest w ogóle zatrważające, bo tak silny rząd i tak dobrze funkcjonujący mówi o tym, że lewica takie rzeczy zrobiła w Parlamencie Europejskim, że teraz trzeba się wstydzić. No, rząd powinien się wstydzić sam za siebie, za swoje działania, za swoje zaniechania, za to, że demontuje wymiar sprawiedliwości w Polsce, że musimy się upominać o tą praworządność w Parlamencie Europejskim, jak też w sumie Unia Europejska jasno mówi, praworządność. A w którym miejscu nie jesteśmy krajem praworządnym, pani poseł? Gdzie praworządność jest przestrzegana. Pani poseł, a w którym konkretnie przepisie, artykule praworządność, prawo w Polsce nie jest przestrzegane? Demontaż wymiaru sprawiedliwości dzieje się już od lat. To najbardziej się właśnie dzieje za rządów Prawa i Sprawiedliwości, który obiecywał, że zwykła obywatelka, obywatel idąc do sądu po sprawiedliwość otrzyma ją w bardzo szybkim terminie, w bardzo szybkim też czasie będzie ta jego sprawa rozstrzygnięta.
A teraz się okazuje, że kolejki nie maleją, kolejki wręcz się wydłużają, a mamy cały czas... Ale czy przewlekłość sądów jest łamaniem prawa w Polsce? Tak, prawa do szybkiej rozstrzygania sporów. I to jest problem, gdzie cały czas podgrzewana jest atmosfera, że z jednej strony mamy sędziów, którzy są źli, pokazywanie sędziów w bardzo złym świetle. Z drugiej strony mamy Trybunał Konstytucyjny, gdzie jest cały czas funkcjonariusze, czyli byli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Może bez tych słów funkcjonariusze, pani poseł, bo to akurat kojarzy się bardzo. No to jest bardzo, bardzo poważny problem, gdzie są sędziowie dublerzy. I ci sędziowie, którzy domagają się sprawiedliwości, żeby później osoby, które właśnie pójdą do sądu, nie miały problemu z wyrokami i tak naprawdę z respektowaniem wyroków, podważają akurat te rozstrzygnięcia, mają problemy, są zawieszeni. I postawmy tutaj na razie przecinek. Zawodu. Zapytam panią z Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł, słyszała pani sędziowie dublerzy, neo-KRS, sędziowie dublerzy, pseudo-sędziowie. Jak pani oceni? No, ja w ogóle chciałam wyjść od tego, że to taki trochę chyba chichot historii, który polega na tym, że ludzie, którzy kiedyś walczyli z Solidarnością walczącą, ci, którzy byli w PZPR, ci, którzy byli po stronie PZPR, ci, którzy, no tego nie powiedziałam, natomiast proszę wysłuchać do końca, ci, którzy byli po stronie PZPR, bądź byli w PZPR, którzy opruwali tak naprawdę Zachód i z tego Zachodu drwili, dziś w zasadzie jako europosłowie z pomocą Platformy Obywatelskiej, oni zasiadają nie tylko w Europarlamencie, ale pozwalają sobie na to, by szkalować polskiego premiera, no i porównując go, jak słyszeliśmy, do polityków brytyjskiej Partii Pracy. No myślę, że logiki tutaj absolutnie nie ma w kwestii praworządności, w kwestii sądów. Dzisiaj słyszymy, no, Ursula von der Leyen, ona na koniec swojego wystąpienia powiedziała, że będziemy bronić obywateli w Polsce. No prawda jest taka, że obywatele w Polsce chyba w 17 roku i w 18 roku były takie badania i Centrum Badania Opinii Społecznej i chyba IBRIS, o ile się nie mylę, one wskazały bardzo, bardzo jasno poparcie w 80% poparcie dla zmian w sądownictwie. Wtedy jedynie chyba 10% badanych było przeciwnych. No i ja dzisiaj rozumiem, że właśnie tych 10% sędziów, być może też członków danej takiej dawnej nomenklatury albo zwolenników, no właśnie tylko te 10% chyba tych zmian nie chce, nie potrzebuje, uważa, że nic nie powinno się wydarzyć, żeby było tak, jak po prostu było i nic więcej. I Urszula Pasławska, pani poseł, czyja tu jest wina, że dzisiaj czekamy na te pieniądze i jeszcze będziemy musieli pewnie na nie poczekać? Szanowni państwo, drogie panie, moje koleżanki, doszło do bardzo, bardzo złej debaty w parlamencie. To jest wydarzenie historyczne, które nic dobrego, już historyczne, nic dobrego nie przyniesie dla naszej przyszłości. Proszę zauważyć, że cały świat usłyszał o tym, że Polska jest w konflikcie z Unią Europejską. Że a pamięta pani początek tego przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że my chcemy, jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Pani to pamięta? Pani redaktor, w ogóle do tej debaty nie powinno dojść. W ogóle nie powinno dojść do takiej dyskusji. Sprawy polskie powinniśmy załatwiać w swoim domu, w Polsce. A kto wyniósł te tematy na podwórko unijne, że tak to nazwę? Jeżeli mogę pani redaktor dokończyć, my akurat zawsze byliśmy przeciwko wyciąganiu i pluciu na Polskę, tak jak na przykład to w 2014 roku robili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, pan Ziobro, jeszcze wówczas pan poseł Andrzej Duda. A to pan Robert Biedroń, nie wiedziałam, że należał do Prawa i Sprawiedliwości, nie, pani 2000, poseł. Ale czy pani chce mnie wysłuchać? Chcę wysłuchać, pani, bardzo nie, proszę. Bo ja mam pewien ciąg myślowy, chciałabym, żebyście państwo mnie zrozumieli. Bardzo proszę. W 2014 roku posłowie, pan Andrzej Duda, wówczas europoseł, pluli na Polskę i na to, że w Polsce sfałszowano wybory i Unia Europejska powinna interweniować. Tak jak wówczas byliśmy przeciwko, tak i dzisiaj jesteśmy przeciwko. Po drugie, proszę, szanowni państwo, jest takie powiedzenie:
pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś. Kto nas broni podczas debaty w Parlamencie Europejskim? Politycy AfD, politycy Le Pen, związani, no to nie jest żadna tajemnica, z Putinem. W związku z tym ostatecznie to nie są politycy, którzy dobrze nam życzą. Źle się dzieje, że wojenka, która dzisiaj w Polsce podzieliła Polaków, ta wojenka polityczna, dzisiaj została przełożona na Parlament Europejski, bo scenariusz myślę, że jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie, a mianowicie pan premier Morawiecki nie będzie miał wyjścia i będzie musiał się wycofać ze złych ustaw dotyczących sądownictwa. Będzie musiał się również odnieść do oczekiwań pani Ursuli von der Leyen. Zrobi to po cichu, grzecznie. Dlaczego? Dlatego, że cały plan dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, oparty jest na Nowym Ładzie. Na Nowym Ładzie dla Polski, który ma być sfinansowany ze środków unijnych. Zarówno z Katarzyna Sójka. Z Nowego Ładu, jak i Nowej Perspektywy Finansowej. Słyszała pani wypowiedź pani posłanki. Bardzo proszę, aby pani się odniosła do tych słów. Tak, no po pierwsze chciałam się odnieść do tego, że dzisiaj można jasno powiedzieć, że w Unii Europejskiej i Niemcy i Holandia również ostro stawiają sprawę praworządności i kar dla Polski i chcą uniemożliwić nam skorzystanie z KPO. Ale ja tak chciałam powiedzieć, że to chyba o Holandii jest w zasadzie chyba Der Spiegel napisał taki artykuł Serko Kaina i zabójcy, który bardzo jasno mówi o problemach, które występują dzisiaj w Holandii, o problemach związanych z narkotykami, z mafiami narkotykowymi. Nawet chyba tam, o ile się nie mylę, nazwali Holandię narkotykowym supermarketem Europy. I drodzy państwo, to jest trochę takie dziwne, bo również w ostatnim czasie instytucje różne mówią o tym, że Holandia jest krajem, rajem podatkowym. I o tym jakoś się nie mówi. Mówi się o praworządności, o tym, że Polska chce dyscyplinować, o tym, o wyroku w Polsce Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast drodzy państwo, jakoś nikt się nie interesuje tym, co dzieje się w Holandii. Dla Unii Europejskiej i dla urzędów, dla Komisji Europejskiej, to, co dzieje się dzisiaj w Holandii, o czym szeroko mówimy, Holandia nawet, żeby zdjąć pewną maskę, w ostatnim czasie zmieniła swoją nazwę na Niderlandy. Też o tym było głośno i nadal jest głośno. Więc mówi się o praworządności w Polsce, ale nikt jakoś nie widzi problemu w Holandii i nikt się, że tak to powiem... Powołujemy się na... Bardzo proszę dokończyć. I nikt jakby tutaj nie widzi żadnego problemu. Tutaj też pani poseł porównała polityków, europosłów, którzy bronili albo wypowiadali się dobrze o tym, co robi Polska, porównała do tego, że to są posłowie, którzy współpracują z Putinem. Drodzy państwo, no, dobitnym takim obrazem tego, jakie bzdury można pleść podczas europejskich debat, był właśnie poziom tej debaty i te słowa, które między innymi wypowiedział Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. On powiedział, że Putin ucieszy się z przemówienia pana premiera. Tam jeszcze jeden niemiecki polityk powiedział, że Putin otwiera szampana. Drodzy państwo, jasno trzeba powiedzieć, jeżeli Putin otwiera jakiegokolwiek szampana, jeżeli na Kremlu otwiera się szampana, to ten szampan nazywa się Nord Stream 2 Sparkle. I tu i to jest... stawiamy na chwilę przecinek. Monika Falej, bardzo proszę, ad vocem jeszcze do tych słów. Ja też ad vocem, bardzo tak, proszę. To może to pierwszej kolejności. To już po 30 sekund, bo już kończymy, także po 30 sekund. Jedna sprawa dotycząca właśnie osób, które reprezentują Prawo i Sprawiedliwość w KRS-ie, to jest pan były prokurator z czasów PRL-u, pan Piotrowicz, więc myślę, że pani chyba o nim wspominała, jeżeli chodzi o to, kto tam zasiada, bo moje pokolenie sędziów w moim wieku, czy też panie, które tutaj jesteśmy, nie miało tego szczęścia, czy też nieszczęścia właśnie służyć w PRL-u. Za tych no przypomnijmy sobie, kwestię, kto wszedł jako europarlamentarzysta przy pomocy Platformy Obywatelskiej. Rozumiem, że będzie pani w tym momencie też miała tyle mniej czasu do zaprezentowania. Kolejna rzecz, jeżeli premier polskiego rządu idzie i myśli do parlamentu i myśli, że taki sam mechanizm zastosuje jak w polskim Sejmie, że będzie pokrzykiwać na eurodeputowanych i eurodeputowane i przyjmą to po prostu tak, jak to przyjmuje Prawo i Sprawiedliwość oklaskami, no tak się nie zadziało. To nie jest ten sam parlament. Tam po prostu wartości europejskie są bardzo ważne. I Urszula Pasławska dosłownie po kilkanaście sekund, drogie panie. Jedno zdanie, dwa zdania.
Droga Katarzyno, moja koleżanko, posłanko, wygraliście wybory do Europarlamentu. Macie swojego komisarza. Ja rozumiem, że się dzisiaj za Wojciechowskiego wstydzicie, bo wstydzą się polscy rolnicy, ale macie tam ogromną władzę. Weźcie się do roboty, weźcie sprawy w swoje ręce, a nie zwalajcie. Katarzyna Sójka, jedno zdanie. No oczywiście spodziewałam się takiej narracji, niemniej jednak praworządność jest w Polsce jest oceniana z pozycji Unii Europejskiej jest oceniana jako coś złego, natomiast jeżeli chodzi właśnie o Nord Stream 2, gdzie Niemcy mogą, zresztą za czasów Donalda Tuska, jakby doszło do tego, że ten Nord Stream 2 powstaje i tutaj nie widzimy problemu, natomiast dzisiaj Polacy będą cierpieć, bo między innymi właśnie dlatego mamy problemy z energią, z cenami. I stawiamy kropkę. Katarzyna Sójka, Prawo i Sprawiedliwość, Monika Falej, Nowa Lewica, Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobrego dnia. Dziękuję Panią, dobrego dnia zdrowia, i oczywiście zdrowia, zdrowia i zdrowia. Do zobaczenia za kilka minut.